Powstanie czterotomowa monografia pod tytułem Dzieje Radomia. Wydanie tego długo oczekiwanego opracowania będzie możliwe dzięki współpracy samorządu województwa mazowieckiego i władz Radomia. Miasto do tej pory nie doczekało się pełnej monografii naukowej. Ostatnio tego typu próba została podjęta w 1985 roku. Co prawda w 1985 roku przez Radomskie Towarzystwo Naukowe była podejmowana, ale to było mniej obszerne, mniejsze wydawnictwo, więc uważamy, że rzeczywiście miasto Radom, historia miasta Radomia ponad 800-letnia zasługuje na to, aby taka monografia powstała. W opracowaniu dziejów miasta nad Mleczną udział weźmie profesor Dariusz Kupisz, historyk i pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Będzie to opracowanie zbiorowe. Mamy już zarys podziału treści do poszczególnych tomów. Możemy szacować, że te treści merytoryczne łącznie w czterech tomach obejmą około 1200 stron. Po wydrukowaniu w takim formacie, jak tutaj widzimy. W 2023 roku z okazji stulecia Muzeum imienia Jacka Malczewskiego planowane jest wydanie pierwszych dwóch tomów. Wraz z materiałem ilustracyjnym, jakimiś planszami, mapami, będzie to jakieś 1500 stron. Więc w ten sposób chcemy godnie uczcić Radom, no i chcemy zadebiutować z przynajmniej jednym tomem w roku 2023. Tak. I na stulecie muzeum, no i w tym okresie, kiedy będzie otwierane Muzeum Radomia. Ważną rolę we współfinansowaniu monografii odegrał naturalnie Urząd Miejski. Radom jest chyba jednym z ostatnich dużych miast, które nie posiadają tak solidnie opracowanej monografii historycznej. O takim wydawnictwie rzeczywiście mówiło się w Radomiu od wielu, wielu lat, natomiast zawsze brakowało pieniędzy. Dzięki partnerstwu z samorządem województwa wreszcie mam nadzieję, że będzie to możliwe. O przesunięciu na ten cel 200 tysięcy złotych w perspektywie kolejnych 5 lat zadecydują radni Rady Miejskiej już podczas najbliższej sesji.